Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Dziś zapraszamy Was na wędkowanie na spokojnej wodzie przy Odrze. Byliśmy z Kubą, z Adrianem. Nagrywam początek na końcu, tak na odwrót, żeby Wam powiedzieć pokrótce o łowieniu. Były ryby, były brania, ale z najważniejsze, przeklęta klątwa. Klątwa czarnego kota w końcu minęła. Kuba złowił rybę, nie będziemy mówić jakich rozmiarów, ale na szczęście po 2 miesiącach walki, 5 wyjazdach, udało się przerwać klątwę. Także oglądajcie, zostajcie z nami, zapraszam na krótką relację, tylko czyste wędkarstwo. No. I co, Adrian, udało się coś złowić dzisiaj? Płoteczka? Na jedna, co? Chociaż jedna. No, zgniłka robaczka. Ty nie rozkręcasz się za bardzo, kolego? No co? Trzeba się bawić, nie? Pokaż. No taki klepak. Klepak cieszyk, bo klepak jest drugi klepak. Kurde, graty. No jak to gnojak. No, robi robotę. Ale zacznijmy od początku. W niedzielę dnia 21 lutego wybraliśmy się nad Odrę na miejscówkę wolną od lodu i dużego ucięgu. Mimo braku dostatecznej ilości miejsca udało się jakoś zmieścić we trójkę. Ciasnota wymuszała na nas zmiany w poruszaniu się po półce nabrzeżnej, co doskonale możecie podziwiać właśnie teraz. Cały czas kombinowaliśmy na 3 rodzaje strategii. Kuba łowił na granicy nurtu, ja w środkowej części łowiska, a Adrian obławiał część prawą, bliżej lodu. Najbardziej skupiony, konsekwentny i skrupulatny był Kuba, który nie mógł pogodzić się z klątwą noworoczną czarnego kota. I on najwięcej kombinował i szukał ryb w swojej części łowiska. Sporadyczne brania rekompensowały dobre humory, śmichy, chichy i niesamowite historie opowiadane sobie nawzajem oraz słoneczna pogoda, która zwiastowała nadejście upragnionej wiosny. Łowiliśmy na mieszanki z gliną z domieszką małej ilości zanęty spożywczej. Na haczyk natomiast leciał biały, czerwony, pinka i ochotka haczykowa. Brania były delikatne i ciężko było zaciąć. Cierpliwość i konsekwentne nęcenie dały mi świetną płoć, która skusiła się na białe robaki. Hol tej ryby był utrudniony przez zalegającą przy brzegu resztę pokrywy lodowej. Bałem się, że ryba wykorzysta okazję i zetnie przypon o krawędź lodu. Dzięki szybkiej pomocy kolegów udało się ją sprawnie podebrać. Miara wskazała około 31 cm. Kuba non-stop realizował sytuację na bieżąco, zasypując nas przy okazji milionem pytań i niekoniecznie związanych z samym łowieniem. W trakcie zasiadki zrobiliśmy też live'a, prosto z nad wody. Będzie to raczej stały element naszych wypraw, a spodziewać się relacji na żywo możecie głównie w niedzielę, bo to będzie stały dzień cotygodniowych wędkowań. Pokazaliśmy na nim ogólny zarys naszego wędkowania, a ja dorobiłem na nim trochę surowej gliny z jokersem.
Po zerwanym zestawie postanawiam złożyć jedną wędkę, bo nie zapowiadało się na grube łowy, a czas nieubłagalnie uciekał i za 2 godziny musiałem się zwijać. Ja i Kuba zostaliśmy na tak zwane ostatnie rzuty. A nagle... O, masz branie. Branie masz na lewej. Jest. Jest? Tak. Żartujesz? Tak. Jest ryba? Jest. Super. To teraz tylko, żebyś teraz nie tylko ją doholować. Żebyś nie ten. Ja ci ją podbiorę nawet. Coś dużego? No chyba. Mike, wstań jak możesz. Bo tu jak wjedzie w zestawy, to będzie dupa. Dobra. Dobrze się wszystko nagrywa. Okej, okay, idzie rybka. No, to będzie za to ryba dnia. Czekałeś 2 miesiące, żeby coś złowić. Ładny. Ue. Jest, klątwa minęła. I co? Odkupione. I jak się wreszcie po 2 miesiącach świetnie, walki. Nie. Trzymaj. Zrobię ci fotę. Na jak? Ale delikatne wranko, co? No. Pokaż rybkę do kamerki, potem... To tak na fajrant, nie? Bo ja już niedługo będę musiał się zwijać. Co, za duże ciśnienie widzę teraz się pod kopułką zrobiło. A tak uważałem na wszystko, chłopie, żebym dobra, coś nie zrobił, nie? No. Stój! No co ty, gościu? Bo cię uduszę. No. Pokaż tu, obróć się do kamery. O, jest. W końcu. Leszek. Jest. Lefindor wyczekany. Super. Brawo ty. Gratulacje. No. Idź po wuja. Ale brań było dość, powiem ci, jakbyśmy się tak skupili, przysiedli, a nie byłoby. Gadali, się śmiali, to powiem ci, parę ryb jakby padło, nie? No tak to. Adrian 2, ja 2, ty 1, 5 ryb. Dużo, mało, nie wiem. Nie, no dużo. Sami ocencie. Ja powiem szczerze, że po tym wczorajszym oglądaniu... Warunków. No, warunków i tam wypadów niektórych ludzi, to dzisiaj byłem dosyć sceptycznie, jak to... Nastawiony. Nastawiony i podchodziłem właśnie ale do tego. Ale mile się zaskoczyłeś. No, no mile ci powiem. Dobra, to ja teraz też na czerwonego, ostatni rzut i będę się powoli zwijał.